Witajcie kochani na kanale Kitchen Book TV. Chciałam Wam pokazać domowy przepis na przepyszny pasztet. Będzie to pasztet z kaczki. Kaczkę około 1,5 kg podzielę na mniejsze kawałki. Mniejsze kawałki wkładam do garnka z zimną wodą. Dolewam odrobinę wody i wstawiam kaczkę na gaz. W początkowej fazie gotowania będę zbierała szumowinę. Po godzinie do kaczki dodaję warzywa. Pietruszkę, marchewkę i pora. Dodam jeszcze odrobinę selera. I przyprawię. Kilka ziarenek ziela angielskiego, pieprzu, liście laurowe dwa i goździki. 4 sztuki. Po około 2,5 godziny mięso i warzywa są ugotowane. Wyjmę je teraz do przestudzenia. W części bulionu namoczę teraz kajzerki. W pozostałym bulionie ugotuję teraz wątróbkę drobiową. Około 0,5 kg. Wątróbkę odcedziłam z mleka i wrzucę. Jajo, jajo, jajo. Mięso pozostawiam do wystudzenia. Mięso już wystygło, będę je mielić. Zacznę od mięsa z kaczki. Dodaję wątróbkę. Słoninę. Masę wymieszam. Dodaję 3 ekologiczne jajka. Gramów śliwek drobniej pokrojonych. Ale pięknie pachną. Gałka muszkatołowa.
sporo soli i pieprz. Zmieszane mięso na pasztet. Włożę do brytwanki, która jest wyłożona papierem do pieczenia. Masę równo rozłożę. Umyję ręce. Z wierzchu przykryję pasztet folią aluminiową. Brytwankę z pasztetem wsadzam w drugą brytwankę i naleję wody. Tak do 1/3 wysokości. Całość wstawiam do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Pasztet piekłam 2 godziny. Pierwszą godzinę pod przykryciem, drugą bez. Jest już wystudzony. Tak wygląda. Teraz delikatnie go wyjmę. Przepyszny domowy pasztet z kaczki ze śliwkami jest gotowy. Życzę Wam, kochani, smacznego. A tak wygląda w środku.